Zostań do końca! Jestem energiczny! Kurwa! Zobacz! A potem ci pokażę to! A za chwilę będzie to! Także zostań jeszcze chwilkę! Skup się! Kurwa! A teraz ci pokażę! A tu było tak! A tu jest tak! Wziął! A i pokazać wam coś? Moda biznesowa. Nie wiem, czy to widać, ale to jest sweter. O, teraz widać, że to sweter. Jestem w eleganckim sweterku, tak? Dzisiaj miałam wideo rozmowy. No i wiecie, tutaj profesjonalny wygląd i tak dalej. Konferencje tam, ten. No i tutaj mam profesjonalny wygląd. Ale jak się wstanie... No to spodnie od piżamy. I zastanawiam się, czy tylko ja tak robię. Jedyne, co dostałem na walentynki, to jedynka z matmy. Którzy by się ucieszyli, spały na walentynki. Przepraszam, przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Przepraszam, wiem. Przepraszam. Sorki. Nie, jakby to było troszeczkę silniejsze ode mnie. Wybaczcie. Nie chciałam. Ktoś ci mówi słowo dzieciństwo, to z czym to słowo ci się kojarzy? Z zabawą chowanego na terenie całego Radziszowa. Jeździliśmy rowerami po całej wsi i się chowaliśmy w czyichś garażach i domach i to było jakby totalnie normalne. Normalnie wjeżdżaliśmy do kogoś na chatę, chowaliśmy się tam w garażu. Cała wieś czy domy na krzyż? Radziszów ma 3000 mieszkańców. To całkiem duża wieś. Ja mam bardzo dużą rodzinę. Ja bardzo dużo tej mojej rodziny znam. Generalnie my robimy zjazdy rodzinne, na których przychodzi 250 osób, a to jest tylko rodzina od strony babci. Rozumiecie? W Radziszowie, jak wychodzisz na drogę i idziesz drogą, to mówisz każdemu dzień dobry. Jest 80% szans, że to jest ktoś z twojej rodziny. Idę przez wieś i każdemu mówię Dzień dobry. I wyobraźcie sobie, że po takim wychowaniu, kiedy chodzisz po ulicy i rodzice ci mówią, że masz każdemu mówić dzień dobry. Moja siostra zaczęła chodzić do liceum do Krakowa i wyszła na ulicę w Krakowie i z przyzwyczajenia szła po chodniku i każdemu przechodniowi mówiła dzień dobry. Dzień dobry. To było takie piękne. Jak nie powiesz dzień dobry u nas na wsi, komuś nie powiesz dzień dobry, to potem ta pani albo ten pan spotykają się gdzieś z twoimi rodzicami i mówią, no ale ta Monika to taka niewychowana, nawet dzień dobry na ulicy nie powie. Rozumiecie? Potem jest opierdol w domu i masz każdemu mówić dzień dobry. I ty idziesz na tą drogę i każdemu jednemu osobnikowi mówisz dzień dobry. Kto się wychował na małej wsi, ten wie, że tam się każdy z każdym zna. Plotki się rozchodzą tempem szybszym od internetu czasami. I jeżeli masz opinię później, że jesteś niekulturalnym dzieckiem, w niedzielę pod kościołem twoje rodzice dostają za to opierdol, nie? Że tam jest komentowany, a ta twoja Kasia to taka niewychowana, nie? Klasyczek. Od kogo ty jesteś? To jest u nas. A od kogo ty jesteś? To nie jest pytanie, a jak mają na nazwisko twoje rodzice, tylko od kogoś ty? Tak się u nas też mówi. Od paciorków. Ta, dokładnie. Od paciorków, albo ja mówiłam od Wasylów. Moja duża część rodziny, od strony mojej mamy, ma na nazwisko Wasyl i jest to dość popularna też rodzina w Radziszowie, więc jeżeli ktoś nie kojarzy, że jestem od paciorków, no to mówię, że jestem od Wasylów. A mnie i tak najbardziej rozwala zawsze, jak siedzę z dziadkiem na kawie i on mi chce coś opowiedzieć. No i dziadek próbuje mi coś opowiedzieć o kimś. No i mówi, no, a ciotkę Genovefę to ty znasz, pamiętasz? Pierwsze słyszę, nie? Mówię, jaka ciotka? No ta, co z wujkiem Staszkiem, oni mieszkali tam za rzeką po drugiej stronie od kościoła, ale im stodoła spłynęła i się przeprowadzili tam na blisko do wujka Franka, co przy kolejowej mieszka, nie? Jaka stodoła? Jaki wujek Franek? Gdzie? Po której stronie z rzeki w ogóle? Kto? Ja czasami gram w grę dziadka. Tylko, że on nie wie, że ja gram z nim w grę. I ja mówię tak. A ta ciotka Genovefa, co jej wnuczka, to się z tym ożeniła tym od Stefana, u kościelnego tam robił ogródek, nie? Dziadek patrzy, ale ona nie ma wnuczki. Ja mówię, nie, no ma! No przecież ślub był jej 5 lat temu. Wcześniej rozwiodła się z tym Rafałem, co ławki robił do kościoła, nie? Dziadek, wiecie, patrzy na mnie na zasadzie i on mi jeszcze próbuje tłumaczyć, że ale przecież ławki to robił ten Staszek, co komis samochodowy ma przy Radziszowskiej, nie? A ja mówię, nie no dziadek, ale te nowe ławki co są. Bardzo to lubię, staram się tego za często nie robić. Ta nić powiązania, że to jest syn wuja tej ciotki, co jej mąż zmarł, drugi raz wyszła za tego kolegę, co na stacji pracował, jego syn u nas węgiel zrzucał, nie? Jak już jest taka długa historia od dziadka, to wtedy gram. Ja nawet kiedyś zastanawiałam się, skąd się biorą nazwiska ludzi. A potem właśnie gadam z dziadkiem i on mówi, no ten, co pod lasem mieszka. Albo ten, kościelny, nie? Że chłop w kościele pracuje. Albo ten, co przy rzece jest, nie? Tadek przy rzece. To jest jakby, wiecie, gdzieś tam ewoluuje, to później się robi nazwisko. Albo przezwisko. No teraz to już przezwisko. Oczywiście, że mówię na pole. Raczej mam sytuację, jak mówię, że wyjdę sobie na pole na chwilę, to patrzą się na mnie na zasadzie, mówi się na dwór.
widać, nie jesteś z Warszawy. No ale ja mam to w dupie, więc ja idę na pole. Jeżeli ktoś miałby mnie znielubić, albo inaczej mnie traktować, ze względu na to, że używam słowa pole, ze względu na ten sam fakt, chyba ja już nie lubię z automatu tej osoby, nie? Ocenianie kogoś na podstawie, czy wychodzi na pole, czy na dwór, czy ocenianie kogoś, czy wlewa najpierw płatki do mleka, czy daje mleko do płatków, jest tak, nie wiem, żałosne? No, ale ja też się kiedyś w rzece kąpałam. W sensie, nie tak, że się myliśmy w rzece, ale się bawiliśmy jako tam dzieci i się kąpaliśmy w rzece w lecie. Jak ja teraz popatrzę na tą rzekę, co tam się pływa, przewija i ja jestem bardziej świadoma tego, co jest w tej rzece, to mam takie, Boże, że my na jakiegoś syfilisa, nie zachorowaliśmy, na jakąś gangrenę, wie co, nie? To przecież, my skakaliśmy do tej wody, pluskaliśmy się w niej, mówię, fuku. Tragedia. A sąsiad 100 metrów wyżej, nie? Rurkę do rzeki i szambo na przykład sobie mógł spuszczać do rzeki, bo wtedy każdy kurwa tak robił. To kurwa tragedia. Jakie to było smooth. O. A to fu. Czy Remek też czasami sika do butli i robi kupę do reklamówki jak Lucky Steve? Nie, albo o tym nie wiem i nie chcę się dowiedzieć. Ale widziałam łazienkę chłopaków, w sensie tą łazienkę Lukiego, z której on korzysta. I widzę naszą łazienkę. Myślałam, że nigdy czegoś takiego nie powiem, ale doceniam fakt, że nikt mi nie sika do zlewu. Świeże ślady szczyn żółtych. Jeszcze k***a mokre. Tak powiem. Nauczysz warczenia i zawarcz dla widza ładnie, proszę. Na zaraz, no. Nie zwyzywam ci rodziny, ale warczeć? Nie. Zawarcz to ty se... Dlatego, że ktoś zrobił z tego dziobaka, to nie dlatego, że k***a kupił. To nie jest warczenie, k***a, tylko to jest pierdolony dziobak. To nie jest k***a warczenie. Mówiłam wam, że jestem przed okresem? Łatwo mnie dzisiaj wkurzyć. Wydaje mi komendy, jakbym była jakimś k***a psem i nie wiem, daj głos, zawarcz, no pierdol się k***a, no. Lisyn wyszedł z kuchni i sobie coś grzeje. Widzę to. Popatrzeć na ciebie tylko chciałam, bo ty do mnie nie możesz. Haha, wygrałem chyba los na loterii. Czemu? No, bo mam ciebie, tak. Elo, przejmuję tego streama, bo nie potrafisz streamować. Rozumiem, że teraz ty streamujesz. Tak i chuj. Zostajesz z nimi? Chcesz z nimi pogadać? I'm not that girl. Ja p***dolę, idź już stąd. Zdecydowanie. A ty tak się tutaj zadomawiasz, widzę. Dawać mi donaty na żarcie, biedaki. That streamer. Ej, streamer, dawaj, do roboty trzeba iść, pieniądze zarabiać, podziękuj za donata. Dzięki. Ale się pracą zmęczył. No, Mr. Prochu, dzięki. Noż kurwa. Koszty kota się muszą zwrócić, nie? Więc musi Emmet dorabiać na swoje utrzymanie. Nie ma, że tu żyje za darmo. Chuj, prawda. Ja spierdam, ty pracuj na moje utrzymanie. Rozumiem, bliski kontakt z widzem. Nara. W pracy jesteś, halo. Kotki dwa, szaroburę obydwa. Ej, ale nie uważacie, że to naprawdę są ciekawe czasy, kiedy ktoś ogłasza światu, że jest w ciąży, nagrywając o tym piosenkę? A ty jako znajomi widzą, że będziesz w ciąży? I myślę, że jak ja będę w ciąży, to już nie będę streamować, wydaje mi się. Ej, ale pępki kobiet w ciąży wyglądają dziwnie. Cieszę się, że się zgadzamy. Jak taki przycisk. Ej, a jaki macie pępek? Właśnie ludzie mają dwa rodzaje pępków, nie? Jest taki, że jest taka kulcia jakby i jest taka, taka dziura w tym. Wklęsły to dziura? Ja też mam wklęsły. Ty wiesz, że jak ty masz wklęsły i będziesz w ciąży, to w trakcie ciąży nie będziesz miała wklęsłego? Ja. Pępek się wypycha w ciąży? O kurwa. I co? A po ciąży on znowu zrobi... Czy zostanie już taki na wierzchu? Wraca. Okej. Pojebane to jest. No. A jak się nie ma pępka? Nie da się nie mieć pępka. Naruciak nie ma pępka. Jak? Dlaczego? A przy operacji nie wycinają czy coś? No ale właśnie jak się rodzisz, to pępek to jest miejsce, z którego ci pępowina wychodzi. Łączysz się jakby z mamą. Jak się rodzisz, to oni to odcinają i zaszywają. I właśnie to zaszycie tego miejsca, gdzie była ta pępowina, to jest pępek. Brak pępka. Niektóre osoby nie mają pępka. Na ogół są to ludzie, którzy urodzili się z przepukliną pępkową. Aha. Klamoty, pik, klamoty. No co ty na to mało? Chciałbyś mnie pilbały. No co ty, dotknijmy klamoty. No chodź tu mała, pragniesz ma bimbały. Big klamoty, reakcji Kasix? O kurwa, ja mam kanał. Za darmo mam kanał. Człowiek to nie wąs, tylko wibryzy. Nie widzisz uszu. Widzisz czat? No właśnie stary, średnio, muszę się mrużyć, nie?
Bolesna była operacja, stary mega. Jeszcze jak mi cięli skalpelem, tu mam głowę, a tu mam, gościu mnie dubie, nie? Tu jest moja głowa i gościu tak dubał i spadł mu, człowieku, skalpel. Tak idealnie w oko, nie? Idealnie, człowiek. Czy widziałem tak z bliska, człowieku, jak to ostrze się zbliża? Fajne pytanie, to podświetlone widzisz? Właśnie już średnio ze wzrokiem, nie? Wymęczyłem dzisiaj oczy. Jedne co to w alertach słyszę. Czy jestem zadowolony z korekcji? No, ale jeszcze się koryguję, no. To nie mogę ci powiedzieć, czy jestem zadowolony mega, nie? A, czyli niektóre widzisz? Nie no, czasami się muszę tak bardziej, wiesz, zmrużyć. Wyglądam jak Pedro Pascal. Dużo ludzi mi to mówi, że wyglądam jak młody Pedro Pascal. Nie wiem, kto to. Pedro Pascal? No. Z The Last of Us aktor. Pa, to jest Pedro Pascal. Podobny do mojego taty jest. A. O, zobacz, no. Nie, no dobra, trochę wygląda, no. No! Tutaj trochę wygląda.